Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy W204 C-klasy 1.6 kompresor. Samochód standardowo umówiony na mnie na sprawdzenie rozrządu. Jeszcze dodatkowo tutaj klient sobie zlecił wymianę oleju w skrzyni, wymianę oleju w silniku. Samochód ma przebieg prawie 180 tysięcy. Może zasłonię tu kilka pierwszych znaków. No ale jak widzicie, jest to polski salon. Polski salon ma tutaj właśnie z lewej strony wlepkę taką szarą, srebrną. No i z prawej strony tą standardową. Jest to samochód z polskiego salonu. Klient tutaj zakupił ten samochód półtora miesiąca temu właśnie spod polskiego salonu Mercedesa oryginalnego ASO. Był serwisowany też w tym serwisie od samego początku do samego końca. Udokumentowany jest przebieg, jak najbardziej prawdziwy. Klient tutaj przyjechał na sprawdzenie rozrządu i teraz tutaj właśnie sama formalność. Zostało tu wszystko, jak widać, wymienione. Już tu jesteśmy w kwestii składania tego. Tutaj sobie pan zakupił Millersa olej. Olej w skrzyni już jest wlany. Tutaj akurat jeszcze był spust z wandlera, z sprzęgła hydrokinetycznego i wchodziło tu 8 litrów, czy nawet 9 litrów oleju wtedy wejdzie. Olej oczywiście, jak widzicie, mamy tutaj salon oryginalny w beczce. Taki też właśnie został do tego samochodu zalany. I tak jak mówię, był to spust z sprzęgła hydrokinetycznego, także cały olej tutaj sobie ją ze skrzyni zszedł. Tutaj właśnie tutaj w beczce już mamy uszczelkę skrzyni. To jest ten starszy typ skrzyni z tym małym filtrem oleju. Jak widzicie, troszeczkę tutaj już nalot się zrobił. Jak macie właśnie samochody z automatyczną skrzynią biegów, zmieniajcie sobie też i w niej olej, bo przedłuży wam to żywotność tej skrzyni. Teoretycznie, jak się zmienia regularnie, przykładowo co 60 tysięcy, ten olej w tej skrzyni, raczej one nie padały, nie zdarzały się raczej awarie tej skrzyni. Chodzą one bardzo długo bezawaryjnie, ale podstawa to, jak mówię, dbać o olej. Zostały tu właśnie również, zmieniłem ja osobiście te elektromagnesy, bo już tu właśnie z nich podciekał olej. To jest ta wtyczka, jak widzicie, cała mokra. No i standardowo pokażemy wam kółka. Tak wygląda polski salon przy 180 tysiącach. W Mercedesie w salonie stała śpiewka, jeżeli rozrząd cicho pracuje, tego się nie rusza, nie wymienia. Jak widzicie, tu już nie ma dwóch zębów. I tu nie ma kolejnego. To jest wałek wydechowy. Teraz sący. Bardzo cieniutko tu jest. Nie ma jednego zęba. Nie ma drugiego. Trzeciego i czwartego. Tu nie mamy czterech zębów. Jak widać, samochód do mnie przyjechał, nie wydawał żadnych odgłosów. Pracował tak jak trzeba. Jak samochód się zatrzymał, to łańcuch był naciągnięty. No ale akurat ustawiłem sobie go na znaki, założyłem blokadę i łańcuch wtedy się tak rozluźnił, że cały po prostu latał. Także łańcuch też z pozoru był spoko, ale okazał się bardzo naciągnięty. Też jak wiadomo, wszystko zostało wymienione. Więc już i przy takich przebiegach naprawdę nie jest auto z Niemiec, nic tu nie zostało wykombinowane. Przy takich przebiegach, jak widać, tak wygląda rozrząd. Samochód jest z 2009 roku. Dokonamy teraz pierwszego odpalenia po zmianie rozrządu. Olej w skrzyni mamy zalany na tyle, że poziom jego na pewno skrzyni nie uszkodzi. Będziemy sprawdzać, oczywiście olej w skrzyni sprawdzamy na silniku uruchomionym. Tutaj mamy bagnet. Już ustawię ostrość, moment.
Tutaj między tymi kreskami powinien zawierać się olej na temperaturze 25, czyli temperaturze otoczenia na wystudzonym samochodzie. Tutaj, jeżeli olej jest już na rozgrzanym silniku, olej ma temperaturę pracy. Czyli sprawdzamy sobie olej albo na zimnym silniku, albo już na rozgrzanym do 90 stopni. Oczywiście do 90 stopni silnik, a na skrzyni ma być 80. Olej również mamy zalany, jak widać tą beczkę mamy już, tą piątkę mamy już pustą. Tu zostało nam pół litra, także 5,5 litra mamy w silniku. Płyny mamy zalane, startujemy. Od razu mówię, że może być taki pierwszy zgrzyt napinającego się łańcucha. Zobaczymy, jak odpali ten motor. Przekręcamy kluczyk. I start. Jak widać, pomiar oleju wykazał, że jest go troszeczkę za dużo. Na zimnym silniku powinno być gdzieś tutaj. Już prawie dochodzi nam do 80 stopni. Musimy oleju troszeczkę odlać, około pół litra. I zrobimy kolejny pomiar. Upuszczam olej, właśnie tą pół litra, odkręcając tutaj nakrętkę. Spust oleju. Tutaj w tym miejscu, po zdjęciu tych plastikowych pokrywek, tu wam się ukazuje czasami spust oleju z sprzęgła hydrokinetycznego. Tu w tej skrzyni, jak widzicie, tutaj u góry, w tym miejscu znajduje się wlew oleju wraz z bagnetem, który tam się mierzy ten olej. Jest to skrzynia starego typu. Dokonuje się tu wlewanie oleju przez górę. Jeżeli mamy nowszego typu skrzynię, olej trzeba nabijać tędy od dołu. Tam jest taka rurka przelewowa. No i nalewając olej, przelewacie przez tą rurkę do momentu, kiedy olej osiągnie tą samą wysokość, co ta rurka. I tak właśnie tam korekcja stanu oleju tak się odbywa w tych nowszych skrzyniach. Oczywiście przy zabawie w skrzyni biegów musimy pamiętać, aby broń Boże skrzynia nie chodziła na sucho. Olej musi być zalewany cały czas na bieżąco, żeby nie doprowadzić do tego, żeby na przykład uruchomić skrzynię na sucho i dopiero uzupełniać olej. Skrzynia musi być napełniona, dopiero wtedy możemy samochód uruchomić. Spuścimy teraz pół literka, skorygujemy znowu poziom oleju. Kolejny pomiar oleju pokazał nam już prawidłową wartość. Także tak jak powiedziałem, nawet niecałe pół litra oleju musiałem spuścić. Zobaczcie, jak wygląda już przepłukana skrzynia. Ten olej już troszeczkę sobie pracował w tej skrzyni w czasie uruchomienia. Tak wygląda właśnie już olej po spuszczeniu, czyli jak widać nie jest w ogóle brudny, także skrzynia jest czyściutka. Taki olej sobie teraz będzie właśnie w skrzyni pracował. Więc jak najbardziej można tu przejechać spokojnie 60 tysięcy kilometrów i myśleć o kolejnej zmianie oleju. Tutaj mamy kolejny dowód, że auto było serwisowane w Mercedesie. Oryginalny mamy filtr powietrza. Wiadomo, że możemy sobie kupić takie filtry w salonie i gdzieś wymienić na uboczu, ale jak tutaj pan kupi to serwis, to jest pana dokumentacja, że auto było serwisowane w salonie, no to możemy tutaj śmiało powiedzieć właśnie, że auto było serwisowane w Mercedesie, gdyż posiada nawet oryginalny filtr powietrza. Jeszcze chciałem taką kwestię tutaj nadmienić. Akurat to jest Opel, nie Mercedes. Nie mam tutaj aktualnie na warsztacie już Mercedesa, który troszeczkę sobie rdzewieje. Widzicie taki obraz nagrany z kamerki i
Widzicie, o, i mówicie, o Boże, ale rdza, przydałoby się to oczyścić, przydałoby się to jakoś zakonserwować. Powiem wam moje zdanie na ten temat, troszeczkę w życiu się zajmowałem też lakiernictwem. Wiem, co to jest korozja, wiem, co to jest zabezpieczenie korozji, jak wygląda sytuacja od strony zabezpieczenia blachy. Powiem wam tak, że w tym temacie akurat korozji nie ma dróg na skróty. Jak widzicie taką tutaj blachę, jest to blacha bardzo gruba. Jeżeli widzicie, że ona tu jest skorodowana, to jest dopiero powierzchowna rdza. To nie jest nic przeżarte na wylot. Takie coś pojeździ jeszcze szmat czasu. I teraz tak, dobra, ale nie chcecie tego mieć. To co, mam wziąć tam z półki, widzicie tam spraye jakieś? Mam tam wziąć czarnego spraya i tutaj szczoteczką tutaj pomiziać, szczotką drucianą, dobra, stwierdzimy, jest, super, jest oczyszczone. No to dajemy tutaj jakiegoś spraya i mamy sprawę załatwioną. Idziemy dumni do domu, jaką to fajną mamy robotę wykonaną, mamy tutaj zabezpieczoną rdzę. Nic bardziej mylnego. Powiem wam, jak wygląda to od strony profesjonalnej, takiej, żeby zabezpieczyć to tak, że jest to zrobione jak trzeba. Taka blacha, która jest już skorodowana, widzicie tutaj, jest to korozja, która już weszła w głąb blachy. Czyszczenie taką szczoteczką trucianą, to sobie możecie czyścić tam na imadle, jak macie jakąś śrubkę czy coś, ale niestety w takie coś już szczoteczka wam nie zbierze. Takie zawieszenie, jeżeli chcecie naprawić, ale to już nie jest naprawa, jak to mówią, stricte taka słaba, powierzchowna coś. Takie sprawy wykonuje się już profesjonalnie. Jeżeli chcecie, macie auto o dużej wartości lub chcecie zrobić samochodem koneserskim, który ma jeszcze przejeździć kolejnych 20 lat, 30, no to niestety taką blachę takie auto musi rozebrać do gołej śrubki, zdjąć całą belkę, rozebrać zbiornik paliwa, wszystko pozdejmować, żeby nie było tu kompletnie nic, żadnych przewodów hamulcowych. Taką blachę musicie grubsze wżery, grubszą blachę, jak już na przykład zbierze wam kawałek tej blachy, ona już prawie na wylot sięga, taką blachę musicie wyciąć, wstawić nową. Ewentualnie, jak jeszcze blacha jest zdrowa pod spodem, cały podwozie samochodu trzeba wypiaskować. Rozebrać, piaskarkę uruchomić, wypiaskować całe podwozie. Następnie coś takiego trzeba zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. Na to wszystko też potrzeba czasu. Taki środek musi sobie wyschnąć. Wszystko musi być aplikowane pistoletami, nie w sprayu, nie jakimiś mazidłami tanimi, nie jakimiś reklamowanymi produktami. Trzeba to zrobić profesjonalnym środkiem antykorozyjnym, najlepiej dwuskładnikowym, który wam w miarę szybko wystygnie. Poczekać kilka dni, żeby doprowadzić do odparowania rozpuszczalników. Następnie taką całą powierzchnię po takim zabezpieczeniu antykorozyjnym musimy pokryć lakierem epoksydowym. Epoksydowy lakier zamknie wam powierzchnię od dostępu tlenu, wody i soli ewentualnie. Grubym lakierem epoksydowym, też dwuskładnikowym, zawierającym utwardzacz. Taka powierzchnia też sobie schnie kilka dni. Dopiero na tak też właśnie przydałoby się 2-3 warstwy takiej epoksydowej farby położyć. Taka powierzchnia schnie sobie też kilka dni. Następnie na takie coś możemy sobie kłaść jakieś już lepiszcze, typu jakiś baranek, jakiś wosk czy innego typu środki, które po prostu zabezpieczą wam, żeby kamienie, które odpryskują, jakiś piasek, nie uszkodził wam warstwy lakieru epoksydowego. Tak zabezpieczona powierzchnia, można powiedzieć, jest odporna na tam jakieś tam lata, wam wytrzyma to troszeczkę. No ale pomyślcie sobie, tam piszecie, że ty tam powinieneś troszeczkę to zabezpieczyć, jak tam robisz swój samochód czy coś. No niestety nie mam czasu na rozbieranie całego samochodu, robienie profesjonalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Niestety takie omazianie tylko z wierzchu jakąś farbą czy czymś, to niestety takie coś mnie nie satysfakcjonuje. Takie coś według mnie jest grubo amatorskie, nic nie daje, zamazicie to tylko farbą, wygląda to z wierzchu czarne, fajnie, schludnie. Niestety pod spodem no, jest masakra. Dalej to wszystko koroduje, dalej to wszystko postępuje i
dowiadujecie się pewnego faktu, że piękny, ładny, czarny samochód tutaj z wierzchu, pokryty piękną, lśniącą farbą, niestety wsadzacie w nią śrubokręt. Zaczyna wam próchnieć w rękach, rozsypać się blacha. Takie coś niestety wam nic nie da. Więc jeszcze temat dochodzi cynowania. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej zabezpieczyć blachę, jest taka metoda jak cynowanie. Takie coś ja rozumiem. No ale trzeba też się zastanowić, czy chcecie to auto, chcecie kilkukrotną wartość samochodu dołożyć na zabezpieczenie antykorozyjne, czy ewentualnie całą wartość samochodu wydać do jakiejś firmy, która wam zrobi to mega profesjonalnie. Ale tak jak mówię, tylko mega profesjonalne zabezpieczenie da pożądany efekt. No i właśnie tak dokończę, jeszcze musicie się zdecydować, czy takie coś chcecie wykonać, czy wasz samochód ma jeszcze jeździć 30 lat, 20, takiego typu sprawy. I tak jak mówię, ale właśnie. Zabezpieczycie sobie podwozie na 30 lat, ale macie jeszcze coś takiego jak karoseria. Karoseria, gdzie punktowo też blacha zaczyna wam rdzewieć. Gdzieś tu na jakichś drzwiczkach, na jakichś takich miejscach w różnych też pojawia wam się korozja. No i cały czas w koło Macieju trzeba dał ta inwest do samochodu, trzeba dokładać pieniążki, trzeba co chwilę coś przemalowywać, zabezpieczać. Niestety to jest tylko i wyłącznie sprawa dla koneserów, dla osób, które mają auta bardzo wartościowe, którego cena bardzo wysoko się trzyma. Wręcz z każdym rokiem samochód, jego cena się podnosi, to takie coś kwalifikuje się właśnie pod taką naprawę. Każdy inny samochód standardowy, takie jakieś C-klaski, E-klasy, jakieś takie standardowe auta, których jest pełno na rynku, które mają już niskie wartości, no po prostu takiego czegoś nie opłaca się robić. Trzeba tym samochodem trzeba pojeździć, dopóki jeszcze stan techniczny jest dobry, kiedy wszystko trzyma się jeszcze kupy. Jeżeli widać, że już niestety no, ta rdza i to wszystko postępuje już w takim stopniu, że już nie trzyma się to kupy, takim autem po prostu trzeba się pożegnać. No ale Mercedesy w tych latach, jak przyjeżdżają do mnie w tych 2003, 4, 5, one, mówię wam szczerze, daleko jeszcze mają do żegnania się z nimi. Taka moja uwaga i takie jest moje zdanie.